W niedzielę 23 lipca serdecznie pozdrawiam i witam nas. Moi drodzy, dzisiaj siódma niedziela po Trójcy Świętej, a hasło tego rozpoczynającego się tygodnia brzmi: już nie jesteście obcymi i przechodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami wiary. Czytamy w liście do Efezjan 2:19. A wersety na dziś z Psalmu 5, 13 wiersz czytamy: Ty, Panie, błogosławisz sprawiedliwego, osłaniasz go życzliwością, jakby tarczą. W pierwszym liście Jana 5, 18 czytamy: Każdego, kto się narodził z Boga, strzeże narodzony z Boga, a zły nie może go tknąć. Kochani, w Katowicach dziś kończy się Day Camp, półkolonie warsztaty dla dzieci z językiem angielskim. W tym czasie rozmawiamy na podstawie zagadkowej wyspy o imionach Boga, o tym, że Bóg nam się objawia, daje nam się poznać. I chciałabym nas dzisiaj zachęcić, abyśmy właśnie chcieli także poznawać Boga, poznawać Jego imiona, to, jakim się dla nas ludzi okazał. Bo przecież także i my w czasie chrztu stajemy się chrześcijanami. O tym właśnie czytamy, między innymi w Księdze Dziejów Apostolskich, które dzisiaj będziemy w naszych kościołach rozważać. W drugim rozdziale tej księgi od 41 wiersza czytamy: Ci, którzy przyjęli Jego naukę, zostali ochrzczeni. Połączono tego dnia około 3000 ludzi. Trwali oni w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, ponieważ apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątek i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, łamali chleb w domach i przyjmowali pokarm z radością i prostotą serca. Wielbili Boga i cieszyli się przychylnością całego ludu. A Pan dołączył do nich codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. Moi drodzy, dla Boga nie jesteśmy już obcymi. Nie jesteśmy przybyszami, lecz jesteśmy rodziną. Jesteśmy Bożymi dziećmi, które Bóg kocha, którymi Bóg się troszczy, które Bóg zbawił. Bóg objawia nam się każdego dnia w cudowny, wspaniały sposób, czyniąc cuda w naszym życiu, opiekując się nami. Dlatego właśnie zachęca nas, abyśmy się do Niego zbliżali każdego dnia coraz mocniej. I tego nam, moi drodzy, życzę, aby Bóg El Shaddai, Bóg pokoju, Shalom, był razem z nami, prowadził nas, abyśmy odkrywali to wszystko w naszym życiu. Bóg naszym stworzeniem, Bóg naszym pokojem, Bóg nas otacza, ochrania, Bóg jest zbawieniem naszym, Bóg jest naszym Chrystusem. Dlatego idąc tą myślą, tak jak nasi goście z Ameryki też powtarzają, zastanawiajmy się każdego dnia, co Jezus zrobiłby w różnych sytuacjach naszego życia. Jak by się zachował? I naśladujmy Go. Życzę wam wszystkim błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem.